po godzinie rozładowywania natężenie prądu spadło z 1,77 ampera na 1,69. Też i moc spadła z 48 W na 44. Bateryjka wyprodukowała 1,68 ampera godziny, co nam daje 40, prawie 8 watogodzin. Ja przypomnę, że jedna watogodzina jest to 1000 kilowatogodziny. To już ostatnie chwile tej baterii. Dramatycznie zaczęło spadać napięcie. Ja przypomnę, że plakietka pokazuje, że pojemność tej baterii to 28 tysięcy miliamper. Napięcie początkowe to powinno wynosić 29,4 V. Niestety tak nie jest. Maksymalnie udało mi się naładować tą baterię do 28,1 V przy napięciu których z komórek BMS już rozłączał ładowanie. Za chwilę bateryjka padnie. Wyprodukowała 65 watogodzin. Przez 2 godziny. Nie, 2 godziny. Godzina 27. 66 watogodzin. ampera. To już ostatnie chwile tej baterii. 2,5 ampera. Napięcie już jest poniżej 24 V. Bateryjka pracuje godzinę i 28 minut już w tej chwili. 2,5 ampera. I tyle zakończyła pracę. Także z moich obliczeń wynika, że ta bateryjka przy takim obciążeniu, jak w tej chwili było, początkowe to było 48 W, 1,8 ampera, wyprodukowała przez godzinę i 28 minut 2,5 ampera. To chyba było w granicach 0,7 watogodzinach, to będzie 70 watogodzin, czyli 0,07 kilowatogodziny, ale nie to jest najważniejsze, że tak mało, tylko że niezgodne jest z tym, co jest podane na etykiecie. Bo co najwyżej wynika z tego, że pojemność tej baterii to nie 28 tysięcy, a 2,5 tysiąca miliamperogodzin. To ja czegoś tu nie rozumiem. Inna bateria, która się teraz w tej chwili ładuje. Na etykiecie jest napisane 16 800 mA. Nie będzie widać teraz, bo nie chcę przestawiać. Ładuje się ta... Rozładowywała się tym samym prądem przy zastosowaniu tej samej żarówki, przy tym samym natężeniu, przy tym samym napięciu początkowym 2 godziny 20, czyli choćby nawet porównując do tamtej baterii, to ta bateria ma pojemność co najwyżej
8-10 tysięcy miliamper. No może troszkę, no może coś koło tego. Jeśli tamta ma 17 tysięcy, rozładowywała się przez 2 godziny 10, a ta rozładowywała się przez godzinę 28, czyli 40 minut dłużej, 40%, 40 minut dłużej to będzie procentowo dłużej, no nie wiem ile to, teraz nie obliczę, niech każdy sam sobie obliczy, to jaka pojemność jest właściwa tej baterii? Zaraz sobie obliczę i to sprawdzę.